Twórcami firm Adidas i Puma byli bracia Adi i Rudolf Dasslerowie. To oni stworzyli buty sportowe, w których w 1936 roku legendarny czarnoskóry sprinter Jesse Owens zdobył złoto podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. W sumie wtedy zdobył aż 4 złote medale. Ciemną kartą w historii jest fakt, że po tym jak władzę w Niemczech przejęli naziści w 1933 roku, bracia wstąpili do NSDAP. W ich fabrykach zamiast butów powstawała broń, dokładnie granatniki przeciwpancerne Panzerschreck. Rodzinne miasto braci Dasslerów, czyli Herzogenaurach, było miastem szewców. W 1924 roku założyli własną fabrykę obuwia. Nazywała się Gebruder Dassler, czyli bracia Dassler. Od początku zajmowali się szyciem butów sportowych. Dasslerowie wstąpili do NSDAP w 1933 roku. Tłumaczono to troską o biznes i miejscem pracy dla ponad 100 pracowników. Jak czytamy na stronie fundacji Dasslerów, fakt, że w 1936 roku w Berlinie wyposażył w buty Afroamerykanina Jessego Owensa na oczach nazistowskich przywódców świadczy o politycznym dystansie Adiego. Spiegel z kolei podkreśla, że w 1944 roku na polach walk II wojny światowej pod ostrzałem Niemców wybuchało więcej czołgów alianckich niż kiedykolwiek wcześniej. Była to zasługa nowej broni przeciwpancernej, granatników Panzerschreck, produkowanych w tej samej fabryce, która 8 lat wcześniej stworzyła buty Owensa. Wehrmacht opracował granatniki w oparciu o amerykańską wyrzutnię, czyli bazukę. Strzał z Panzerschrecka mógł przebić stal o grubości 20 cm. Rury piecowe, jak potocznie nazywano Panzerschrecki, były przewożone koleją do fabryki Dasslerów. Broń z fabryki Dasslerów pojawiła się zbyt późno, żeby wpłynąć na przebieg wojny. Była używana na szeroką skalę w 1944 roku, kiedy losy wojny były już jasne do przewidzenia. Produkcja broni niemal przyczyniła się do upadku firmy braci Dasslerów. Kiedy wkroczyli tu Amerykanie, brali pod uwagę zburzenie fabryki. I tu do akcji wkroczyła żona Adiego, która przekonała ich, że bracia chcą robić tylko buty. Kiedy kochający sport Amerykanie dowiedzieli się, że to bracia Dassler stworzyli obuwie dla Jesse'ego Owensa, praktycznie wyrywali im buty z rąk. Duże zamówienia na sportowe buty do koszykówki, baseballu czy hokeja na lodzie dały firmie pierwszy impuls do przyszłego światowego sukcesu, pisze magazyn Spiegel. O wojennym rozdziale szybko zapomniano. Jak to się stało, że mamy dwie firmy, Adidas i Puma? No właśnie, w 1949 roku drogi braci rozeszły się. Tłumaczono to różnicą osobowości i odmiennymi pomysłami na prowadzenie biznesu. Rudolf założył firmę Puma, a Adi Dassler zarejestrował nazwę Adidas, stworzoną z pierwszych liter swojego imienia i nazwiska. Rok wcześniej opracował buty piłkarskie z 3 równoległymi paskami z boku. Te 3 paski miały stać się symbolem marki, podsumowuje Fundacja Dasslerów. Bracia Dassler, tworząc pierwsze sztuki obuwia, umieszczali po bokach 3 skórzane paski, żeby wzmocnić buty. Jednak marce przyświeca jeszcze jeden symbol, jest nim koniczynka. Jej historia związana jest natomiast z olimpiadą. W 1972 roku została przyjęta jako symbol ducha Igrzysk Olimpijskich i choć, jak to bywa przy każdej globalnej marce, logo marki Adidas na przestrzeni lat zmieniało się, to 3 paski i koniczynka wciąż kojarzą się z marką. Kultowe dziś 3 paski Adidasa zostały zarejestrowane w 1949 roku jako znak firmowy marki. Za kupno znaku firma Adolfa Dasslera płaciła 2 butelkami whisky i równowartością dzisiejszych 1600 euro. Do interesu dołączył syn Adolfa, Horst. Na rynku pojawiły się pierwsze buty Adidas dla piłkarzy. W obuwiu z gumowymi ćwiekami kilka lat później reprezentacja RFN triumfowała w spotkaniu przeciwko reprezentacji Węgier. Puma to nie jedyna znana marka, która może pochwalić się tym, że jej matką jest Adidas. W 1997 roku Adidas przyjmuje francuską firmę odzieżową Salomon, znaną z produkcji ubrań i obuwia, do użytku w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych. W 2006 roku doszło do wielkiego przejęcia. Adidas kupił markę Reebok, jednak postanowił nie zmieniać jej nazwy. Wróćmy jeszcze na chwilę do konfliktu braci, ponieważ oba przedsiębiorstwa mocno się rozwijały, większość mieszkańców rodzinnego miasta pracowało albo w firmie Adidas, albo Puma. Konflikt braci przełożył się na mieszkańców. Historia mówi, że spotykając kogoś na ulicy, w parku, kawiarni czy sklepie, zanim zaczęło się rozmowę, trzeba było sprawdzić, w jakich butach przyszła ta druga osoba. W tym miasteczku wszyscy wszystkim patrzyli na buty.
A Puma? No, warto wspomnieć o tym, że pierwotnie firma, którą dziś kojarzymy ze skaczącym kotem, wcale nie nazywała się Puma, a Ruda, właśnie od imienia ojca założyciela. Sama nazwa Puma pojawiła się w logo dopiero w 1957 roku. Puma przeskakiwała przez literę D. W takiej formie logo funkcjonowało przez lata. Dopiero w 1968 roku postanowiono zmienić logo i jego koncepcję na tę, którą zna dziś cały świat. To właśnie wtedy zrezygnowano z nazwiska założyciela i ramki, pozostawiając jedynie kultowy zarys skaczącej Pumy. Dwa lata później logo przeszło zmianę, zbliżając się do tego, które znamy do dziś. Jednym z kamieni milowych marki była współpraca z brazylijską legendą piłki nożnej Pele. Ten miał otrzymać 120 tysięcy dolarów za występ w 1970 roku w FIFA World Cup. Legenda głosi, że podczas spotkania Pele specjalnie zatrzymał mecz, by zawiązać ostentacyjnie swoje buty Puma King, skupiając na nich przez chwilę wzrok całego świata. W późniejszym czasie Pele niejednokrotnie współpracował jeszcze z marką, chwaląc i aktywnie promując jej produkty. A to jest kanał Na Jaremu. W opisie znajdziecie źródła, na podstawie których powstał ten materiał. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, żeby dawać łapkę w górę i dzwonek, żeby być też na bieżąco. A jeżeli są jakieś inne historie, o których chcielibyście pooglądać i posłuchać, to dajcie znać na dole w komentarzach. A na razie to tyle i do zobaczenia.